Witajcie drodzy kochani, wracając do tematu żywienia. Otóż wiele produktów, jak już wcześniej wspominałem w wcześniejszych programach, zawierają konserwanty, związki chemiczne, niekiedy niezbyt dobre dla naszego ciała. Jeżeli używamy na przykład jogurt do jakiejś sałatki, to może być zawierać jakieś konserwanty lub może ich nie mieć, to różnie to bywa. Co chciałem Wam powiedzieć? Najważniejszym aspektem przed jedzeniem z jakiegokolwiek produktu, oczywiście mówię o produktach wegetariańskich, nie mówię o mięsie, bo jeśli chodzi o mięso, no trzeba po prostu niekiedy je transmutować, jeżeli jest sytuacja, wymaga tego. Ale jeżeli nie, no po prostu polecam po prostu stosowanie produktów wegetariańskich, czyli sałatek różnego rodzaju, samosa, czy ciapati, czy kofta, czy jakiekolwiek inne potrawy wegetariańskie. Ja chciałem dodać od siebie, że bardzo ważnym aspektem jest, żeby pożywienie po starannym przygotowaniu ułożyć na malutkim talerzyku wszystkie rodzaje potraw, które będziemy spożywać i po prostu ofiarować je z miłością najwyższej sobie Boga, intonując mantrę, można intonować 3-4 razy Śri Vishnu, Śri Vishnu, Śri Vishnu. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i mu to nie odpowiada, że po prostu mantra jest z Indii, może intonować Jave Christo, Jave Christo, Jave Christo. Ale najważniejszym aspektem tego wszystkiego jest to, żeby ofiarować dany produkt wegetariański z miłością najwyższej osoby Boga. Wówczas dany produkt, dane jedzenie uwolni się od wszelkiego rodzaju reakcji negatywnych, negatywnych wibracji, negatywnych związków. Po prostu to jedzenie się oczyści, będzie pod względem duchowym czyste. Takie jedzenie, taka sałatka, która jest ofiarowana najwyższej sobie Boga, odżywi automatycznie nasze ciało, odżywi nasz mózg, ponieważ są już jakości duchowe w tym jedzeniu. I taki jeszcze następny aspekt tego wszystkiego jest to, że takiego jedzenia, które było raz ofiarowane, radziłbym nie wyrzucać do kosza czy do jakichś pojemników, tylko po prostu gdzieś złożyć je albo jakimś zwierzęciom, albo jakiemuś psu, albo jakiemuś kotu, albo jakiemuś innym, żeby to po prostu nie zostało zmarnowane, tylko żeby to zostało w jakikolwiek sposób resztki tego pożywienia potem wykorzystane dla innych zwierząt. To ofiarowanie z miłością spowoduje to, że raz, będzie to jedzenie oczyszczone, a dwa, że my jako istoty, jako ludzie po prostu będziemy awansować duchowo, będziemy się wznosić na wyższy poziom duchowy i membrany naszego mózgu zostaną odpowiednio odżywione. Jeżeli osoba jeszcze uprawia do tego medytację, intonując odpowiednie mantry, może być po prostu w swoim życiu w pełni świadoma najwyższej sobie Boga, w pełni szczęśliwa, ponieważ ta świadomość, że wszystko pochodzi od najwyższego sobie Boga, że wszystko jakby my jesteśmy również cząstką tej całej wielkiej całości, spowoduje to, że jesteśmy osobami szczęśliwymi w tym świecie materialnym. Chciałem Wam też zaproponować nasz odpromiennik. To jest odpromiennik mineralny Aronit, który znajduje się na linku pod naszym YouTube'em. Można tam zobaczyć nasze linki. I to jest podkładka do zharmonizowania struktur wody. Kładąc dzbanek na takiej podkładce z wodą lub sokiem, się zharmonizuje jego struktura, podwyższy się jego wibracja. To jest właśnie ta podkładka. Także zachęcam Państwa do ofiarowywania jedzenia, do robienia potraw wegetariańskich, pięknych potraw wegetariańskich. Jest dużo publikacji, dużo książek o kuchni wegetariańskiej. Tak zachęcam do kupienia, zaopatrzenia się w taką książkę i stosowania przepisów w nich zawartych. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.